Cześć, piękni ludzie, ja jestem Heaviro, po drugiej stronie jest. Frono, Dzisiaj cześć. rozegram dla was wojnę na warcie, numer 117. Imponujący. Oczywiście od razu wiadomo, kto jest ten imponujący. Dokładnie. Ja... I znowu, ostatnio pamiętacie, co mam był od razu wezwany na pojedynek przez mistrza nakłuwania szaszłyków? Robienia szaszłyków. I teraz pokonuję od razu mistrza Tak, szaszłyków. oprócz tego, że mamy tutaj pokazanego nowego Somę, to znaczy nie, to jest, jak to Fron nazwał przed nagraniem, to jest taki Soma, strasznie taki Dziki. drapeżny, zdeterminowany. No. I wygląda trochę jak Natsu po tym drugim timeskipie, dopóki go nie obcięli mu włosów. Takie miałem wrażenie. Tak, no i tutaj dalej mamy przeskok na nasz domek polarnej gwiazdy. Wszyscy wracają po Tak. stagiarę. Wszyscy wygrali oczywiście. Tak, i mamy tutaj oczywiście naszego Isekiego, Isekiego, Ishikiego, który no. po prostu. O Jezu, wróciliście! Wiadomo. Tęskniłem za wami, to jest mój goły tyłek. Ale nie no. I tak, no co. Ale o dziwo jest to, że mimo problemów to wszyscy przeżyli, nawet Mary Kun i bliźniaki. No, Marui Marui. na, i nawet, nis, nawet Dymek przeżył. I Busakę, No. co w ogóle też jest No. dziwne. Wiesz co, może Chociaż tutaj. zobaczymy, może jednak może Tak, bo odpadł, tutaj on wiesz. mówi, że to jest. Nie, Normalnie go tak. zaliczył, no. Więc. Więc kto wie, Nie kto wie. wiadomo. Zobaczymy. No i oczywiście się pytaj o Somę, a Soma co robi? No, robi sobie Shokugeki, no Tak. Jezus, z mistrzem To jest z szaszłyków. drugiego roku. I oczywiście mamy przegląd na widowni, gdzie tak. Soma, ten, który gotował dla ludzi w podwodnej restauracji. Musimy go zniszczyć! Zjebać go z Totsuki! Ponieważ to jest herezja. I słuchajcie, i Soma robi to, co mi się wydawało, że będzie robił właśnie po tym, jakby u Shinomi mówi, Shinomi. nauczysz mnie robić zajebiste szaszłyki. No. I to. Ale to okej, okay. Odłóżmy zrobienie zajebistych szaszłyków na bok. Soma robi coś jeszcze, co jest bardziej zajebiste niż zajebiste szaszłyki, ponieważ stwierdza, że ktoś tu jest jeszcze, kto mi wysłał list wzywający na pojedynek. O tak, ja i ja, dwie osoby się I w ogóle zgłosiły. on robi to z Dobra, takim no. spojrzeniem, że to naprawdę przez No. chwilę, gdyby to była inna manga, to byś powiedział, to jest zły. No. To ja i ja. No, dobra, to żeby nie marnować papieru, to chodźcie, zrobimy teraz Shokugeki. Bo słuchajcie, bo Shinomiya podczas jak Soma był u niego, powiedział mu, że pamiętaj, w akademii będziesz miał bardzo dużo ludzi, którzy będą wyżej od ciebie i będą zarąbistymi podestami dla was. Dla ciebie. Dokładnie i dlatego patrz nad Nad siebie. siebie. I to jest. I to mi się podoba. Kurde! Ale aż się teraz źle czuję, że nie lubiłem Shinomi. No, tak go fajnie, fajną taką To znaczy, transformację nie przeszedł. transformację, tylko po prostu, że go zrozumieliśmy. Dlaczego? No. No i oczywiście. Soma wygrał ten podwójny Shokugeki z randomem numer 1 i z randomką numer 2. Tak. I mamy przeskok do biura dyrektora, w którym dzieje się bardzo ważna rzecz, Ale ponieważ poczekaj, ale będzie. jest jeszcze lepszy. Po pokonaniu odwala najlepszą rozmowę. Wiecie co? Bez papierów chodźcie do mnie. Nie wysyłajcie. Chcecie, to podejdźcie. I kiedy No. chcecie. Tylko. Dokładnie. I tak Tak, was rozjebie. współczuję wam. No, mam was na To kita. jest po prostu boskie. Słuchajcie, najlepiej jest to, że Ishiki
czeka na niego. To znaczy, no, obserwuje to wszystko razem z dwójką z tej dziesiątki, o czym się przekonamy na końcu. Później, bo później są pokazani, no, tak. No i jak Frollo powiedział, mam przeskok do pana dyrektora, pana... który własnoręcznie zaprojektował ulotkę do jesiennego oglądania liści. No bo tak. I ta jesień najwyraźniej trwa 12 miesięcy w roku. No bo wiecie. Nie no. Ale nie no, to dobra, liczmy, że cały ten turniej to był październik. Tak, tak, wiem. To się po prostu nie dostrzegasz. Wszystko wydaje się dłuższe niż trwa w rzeczywistości. O. No i oczywiście rysunki do pana dyrektora są... bardzo kawaii, tak? Cute. I nawet piesek ma po prostu piękną kwestię pod tytułem: czy jacy są ludzie z dziesiątki? Hał, hał! Zostańmy przyjaciółmi! Tak, i generalnie jest taka rozmowa. Podoba mi się design, jest bardzo cute, ale przydałaby się bardziej funky czcionka. Nie, zepsułoby to ogólny wygląd tej ulotki. Taki przyjacielski wygląd, no wiecie. No. A okazuje się, że jesienne, z tego co zrozumiałem, że to jesienne oglądanie liści to jest to, że można, z tego co pamiętam, chyba nie można było, jakoś to były bardzo restrykcyjne wyzywanie z dołu do góry, nie, czy coś że takiego, po prostu, ze Shokugeki. Nie, że po prostu wiecie, no uczniowie z innych roków nie widzą siebie tak często, a tutaj mogą ze sobą się spotkać. Po prostu wchodzić ze sobą w interakcję. Boże, to zawiało, jakbym opisał tak jakąś grę. I stanie się coś, na co ja czekałem generalnie całą chyba mangę. Pojawi się najprawdopodobniej cała najlepsza dziesiątka z podsłuchy. Dowiemy się przynajmniej, jak oni wyglądają. Dokładnie. I mamy tutaj zarys na raz, na piątkę. Czyli naszego Golasa nie liczymy. No, jest Erina. Jest Erina i dobra. I teraz z tyłu mamy tak. Z tyłu mamy Shinomiya wersja młodsza. No. Dalej mamy jak... mamy jakąś laskę w okularach. Kujonkę. I... ja myślę, że to będzie rywalka Tadakoro, bo ona tak też wygląda, też ma takie warkocze. I tak, może coś tak zajewrać, a szczególnie jak ona też będzie miała fiksację na punkcie Eriny. O, już widzę, ja widzę to, jak w anime zrobią, ale o anime powiemy zaraz, o naszym kąciku pod tym, jak z anime, zaraz. A z przodu mamy jakiegoś psychola. A dlaczego mówię, że to jest psychol? Bo mam podwójne kolory włosów. A jak dobrze wiemy, ludzie, którzy oglądali Yojiyoha, tylko podwójny kolor włosów oznacza, że jesteś pojebaną postacią. I przy okazji głównym bohaterem. Dokładnie. Ale nie... bo na przykład Seto Kaiba był pojebany, a nie miał w kolorach włosów. Bo w oryginale miał zielone włosy, więc... o kurde. No właśnie. A i taki mały off-top. Przez pierwsze dwa tomy Yu-Gi-Oha, mangi, oni nie grają w karty. Tak, bo i to się nazywa Sezon Zero. Jest, i to jest jedna z najbardziej zajebistych mangi, jak odczytałem. Bo można zabić, słuchajcie, można uratować koleżankę, która jest porwana przez faceta, który trzyma broń. Ale wiecie, co można jeszcze zrobić? Podpalić tego frajera. Przy użyciu wódki i zapalniczki. Tak, ale to samo jest w trzeci albo czwarty sezon JoJo. Główny bohater ma moc naprawiania różnych rzeczy. Coś jak o matko, bo ta zblicza, Orihime. Coś takiego, więc w momencie, kiedy jest napad na bank, on stwierdza, no kurwa, coś tam, wiesz, bandyta wziął zakładniczkę, nie? Spoko, zabił zakładniczkę i o później wrócił z powrotem do tego. I to tak bez mrugnięcia okiem, zabił niewinnego człowieka. Fuck yeah, bitches, fuck yeah. No to mi się tak podobało. Tak się ratuje. Jeden z moich ulubionych momentów, ale to samo było w Helsingu. Dobra, i słuchajcie, i to chodzi, rozdział nam się podobał. Był naprawdę zajebisty. Oczywiście, aż mi słabo w kolana. Ale nie, słuchajcie. Znowu. Ja wiem, że sobie żartuję, ale to jest naprawdę dobrze prowadzona manga. Zobaczymy, jak dojdzie do długości Bleacha, albo Naruto, albo
czegoś, wiesz, Fairytale'a chociażby. Ale na razie jest to bardzo dobrze prowadzona manga. Oczywiście, może ciut szybko, może, ale no może teraz właśnie autor wyhamuje, pobuduje trochę Może, klimatu. może. Zobaczymy, Zobaczymy. ale naprawdę, naprawdę jest super. I teraz przechodzimy właśnie do naszego kącika. Co z anime? Boob Club. Chrono prowadź. A więc ostatni odcinek Soumy to było. Czekałem, aż się pojawi ta najlepsza postać w całej mandze. Pojawiła się Nikumi i generalnie w przyszłym odcinku będzie pojedynek na domy, na miski z mięsem. I najlepsze przez 20-minutowy odcinek, najlepszy moment w całym tym odcinku to jest moment, kiedy Nikumi się schyla, a jej cycki wydają taki dźwięk. Ale to jest 2 razy w całej serii. I słuchajcie. Tak, to jest tak, to jest, ale to klaśnięcie było takie płaskie, a to jest takie bardziej soczyste, takie, no nie wiem, no nie wiem. I w sumie to jest dobra analogia, jakbyś dwa kawałki mięsa ze sobą I plasnął. może o to im właśnie chodziło. Ale słuchajcie, ale Mikuli ma dziwnego seju dobraną? Dziwną seju dobraną? Wiesz co, nie, myślę, że dobra jest ta Seju, bo taka ona i wygląda, taka chłopczyca No jest w niej, tak, ma taki, wiesz, ale głos. ma taki za mało taki. Jak ona próbowała uwieść naszego biednego. A, To ten okej. głos wydał się taki płaski, zauważyłeś to? Trochę tak, ale. Myślę, że musi się Seju trochę przejeść z postacią. To jest tak No. jak na przykład z Naruto czy z innymi. No, pierwsze odcinki no też nie są od razu idealne. Oprócz Bleacha, który miał chyba najlepszą w życiu ekipę Seju do Shonena. Szkoda, że nie ma anime. Szkoda! Ale domyślam się, że to może jest wina Tite. Trzeba było puścić Shito Naruto. Czy to Nie, to Gaju, Oli Lee, było. coś No tam. trzeba było, no A. wiecie, no bo. Ale. Bo to wiecie, bo przecież to nikt nie czeka na to anime, ale dobra, słuchajcie, nie będziemy się nad tym katować. Ale naprawdę. Wystarczy, że katujemy się nad Bleachem. Tak. I nad Naruto. Ho, Ale ho, ho. ogólnie słuchajcie, naprawdę polecamy Somę i to jest chyba jedna z najlepszych kulinarnych mang. No może, bo Hell's Kitchen też był fajny, ale troszeczkę się zgubił wątek pod koniec. Teraz zgubiłem trochę wątek. A Toriko. Dobra, w to. Toriko to nie jest kurwa manga o gotowaniu, to po Toriko to jest pierwsze. najbardziej zajebista manga, bo ona wydaje mi się, że ja ją popełniam, kiedy zasypiam. Wiecie dlaczego? Bo na przykład teraz głównymi złymi są Blue Nitro, który chce ugotować cały świat. I Bóg, którego teraz zbierają całe jedzenie, jest zły. Bo kuźwa tak. Ja Ugotować pierdolę. cały świat, ludzie. To jest najbardziej zajebista rzecz w historii. Słuchajcie, autor zrobił świat na poziomie One Piece'a. Nie, ja nie żartuję, naprawdę. Tam wszystkie głupoty odchodzą. O ile jeszcze Oda się stara, a jak to będzie z tym? Nie, tutaj nie. To jest zajebiste. Ta. Zwłaszcza wracając jeszcze do Soumy, że można dostać tomiki po angielsku. Wyszło ich chyba 3. Tak i. Czekaj, spojrzę na półkę. Gdzie jest Souma? I będzie. 5. Będziemy 5. rzucać tymi tomikami wydawców polskich. Może wezmą i wydadzą, wiecie. Zwłaszcza, że ma teraz teraz ma 12 tomów, więc taka w sumie myślę idealna seria, żeby zacząć to wydawać. Szczególnie, że leci anime. No. I będzie lecieć pewnie przez co najmniej jeden Tak. sezon. A jeszcze chciałbym przypomnieć, że. No wiecie, no mamy takie większe nadzieje, bo u nas Egmont zaczął wydawać Marvela, co się przez grubo ponad 12 lat nikt się tego nie spodziewał. Ale wiecie, no zobaczymy. Ale to powiem pewnie w naszym podcaście newsowym. Jak nam się Jak nam się zbierze. zbierze ochota. I No. pamiętajcie, brnijcie do góry jak kangury. Trzymajcie się, cześć.
Cześć.